Naprawdę? Wychodź z tych trzcin, proszę cię. No to wiemy trochę bajerów szmerów, to też z gumy i takie są rybne. Mamy tu na pewno złapkę. Zaraz zobaczymy. Jo, złapię za. Zaraz to byśmy po pytaki nagrania z godziny byśmy uwagi złapie. Dobra, niech będzie gadać na razie. Dobra, więc siemano, nie? Witam was razem z Pawełkiem. Siema. Się, ta, u dziadka nad stawem. Obiecałem wam, że będzie wędeczka na giveaway'a. Więc, no, dajemy wędeczkę. To jest akurat wyrzut 10.35 od Dragonia Millennium Spin. Czy by nie było, ta wędeczka jest używana rok, jeden sezon używałem nią. Nie jakoś dużo. Zdarzyło mi się na nią wyciągnąć suma 150 cm, może trochę nawet więcej i śmiało sobie poradziło, nie? Tylko, że ta wędeczka, od razu mówię, że to jest wędeczka taka dla niepoczątkujących wędkarzy, żeby nie było. Bo to się trzeba przyzwyczaić, jak rzucić i wszystko. Dziadek przyszedł, nasz opiekun stawu, kto ogląda live, ten wie. Dziadek uważa, bo tam jest kamera, możesz się chodź tu do nas się przywitać. To i dziadek będzie, ale chodź tutaj, bo tam chodź tu pokaż, to cię będę widzieć. Jak w telewizji. Jak w telewizji, dziadek, tak. Na YouTube będziesz. No, trzymaj Pawełku na razie tą wędeczkę. Teraz opowiedz coś o tej. Tak, i tutaj mamy ultralightik wędeczkę, to jest wyrzucik 3.18. Dokładnie. No i bardzo fajna, gięciutka wędeczka. Niby taki trochę przysztywniały jest blank, ale nią można fajnie machnąć, naprawdę. Ja to używam tylko do 27. No, Paweł tu samo ma wędeczkę, więc możecie zobaczyć, jak łapią na nią na spinning, tylko ma większy wyrzut, no. Tamta jest typowo pod duże machy, nią możecie rzuty robić śmiało po 70 metrów, nie? Jak się dobrze hukniecie. Więc będziecie mieli do wyboru tą wędeczkę albo tą, ale jeszcze mało tego, podtrzymaj drugą wędeczkę. Ta jest ogólnie mało używana, tą rok używałem, ale dwie są super, nie? Mało tego, guys, leci od nas. Żyłeczka jeszcze dodatkowo za to, że giveaway jest bardzo spóźniony. 0,29, niby na 17 kg, ale jest trochę, myślę, że przykłamany na metodę, żyłeczka. No, brązowa, na pewno tonie, na pewno super na nią połapiecie. Mieszamy stylami. Tak, mieszamy stylami, ale no i tu w ogóle jest coś odmiennego. Dostajecie ode mnie miód ryboholika. W ogóle polecieliśmy na grubo. Na grubo, nie? Zmiana tematu. Ale wiadomo, że dużo ludzi lubi miodzik. No, dziadek ma pasiekę, nie? No. Ja też mam, kręcimy miód i się przy tym super bawimy, tak samo jak z wędkarstwem, nie? Więc jest gitarka, nie? Jak uważasz, Pawełek? No raczej. No. Niepowtarzalny, nie do podrobienia, nie? Niepowtarzalny i nie do podrobienia. Pokaż tutaj jeszcze to. A teraz Paweł wam pokaże, co było w Ryboholik Boxie, nie? Co było w Ryboholik Boxie. Ja tak wam mówię, jak wam mówiłem, tylko to na które przynęty łapaliśmy. Czyli zaczynamy od standardowo od makreli. Dwunastka. Używaliśmy chyba też dziesiątek, ale te dwunastki lepiej się sprawują. Na to fajnie połapałem. No na to w ogóle, jak to się nazywa? To jest chyba burbot czy coś takiego. Znaczy jakoś tak, ale no nie wiem, tutaj tych tyłu. Gum to nam poszło sporo. No sporo, bardzo sporo. Ogonki ucinane. Tutaj mamy płotkę. Tutaj plastik, płoć. No to od kanibala. To wam powiem, że. A to też tam dobrze szło, nie? Tak. Jak tam dzień nam w las, to tylko łowiliśmy na to. Na płotkowe kolory. Ja się spóźniłem z Westem, ale to jest praktycznie to samo, co ten mój West, na który ja łapałem. To jest taka płotkowa guma, to nie? To jest taka płotkowa, nie? A też bardzo fajny, też dwunastka. Tutaj macie już dziesiąteczkę, ja no to też łapałem. To też taka płotka, okonek, mieszanka. Dziesiona. Mieszanka wybuchowa. Mieszana wybuchowa. Tutaj macie chyba uwielbianego przez wszystkich redheada, też dwunacha. Redheadzi. To jest bardzo dobre na sumy. To na to spadł rekord świata. Suma, na tego redheada. No. Na redheada? No.
No i tutaj to chyba klasyk, nie? Dziesiątka, Black and White. To już jest klasyk wśród klasyków. Dziesiąteczka. No na to to wiadomo. Ogonik, no to na to wiadomo sprawa, że na to gdzie byś nie rzucił, tam rybę złapiesz. I teraz dwa takie super dodatki. No, takie gumy ciężko dostać. Odpleciony. Normalnie, nie? Tak, tych gum nie dostaniecie. To są gumy. W sensie, no dostaniecie, ale nie dostaniecie. Znaczy, no tak, nie wszędzie, nie? To są gumy odplecione. Jedna tutaj z tych gum. Tutaj druga guma. Ta guma też jest łowna. Także wam powiem, ta guma też jest łowna. Że osoba, która wygrała te gumy, na pewno się z nich pocieszy. Ja. Więc dobra. Troszeczkę. Chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, troszeczkę gadżetów do was leci. No to ja po prostu przedstawię warunki konkursu. Musicie być subskrybentami kanału Ryboholicy, żeby to zgarnąć, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz na YouTubie, jaką największą rybę złapaliście. W sumie największą i nie największą, nie? Ale możecie się pochwalić. I dlaczego chcieliście by wygrać ten konkurs? Dlaczego akurat te nagrody muszą iść do was? Jeszcze mało tego, musicie dołączyć do grupy ryboholików na Facebooku, którą dzisiaj utworzyłem, i udostępnić post na Facebooku. To są warunki po prostu udziału w konkursie. No, więc no. Obyście wygrali, nie? My się z wami żegnamy. My w sumie jeszcze nie do końca, bo jeszcze będzie projekt ze szczupaków. A, no tak. Jeszcze będzie projekt ze szczupaków, no więc czekajcie. Jeszcze raz. YouTube, subskrypcja, like, komentarz. Dlaczego chcielibyście wygrać swoja największa ryba? I Facebook, udostępnienie, nie? To są warunki brania udziału w konkursu i będzie losowanie na to. No. I tyle. I Pawełek, opowiadaj, co będziemy tutaj robili u dziadka na stawie. Co tu będziemy robili u dziadka na stawie? Przede wszystkim to musimy wyczyścić jeszcze przynajmniej 5-6 takich dziur, żeby postawić tego żywca. Z każdej strony chciałbym postawić przynajmniej po 2, 4, 6, po 6, po 8 sztuk żywca, czyli 8 z jednej, 8 z drugiej strony stawu, gdzieś na tych krótszych boczkach przynajmniej po 3, po 4 żywczyki i nie wiem, czy będziemy to wszystko stawiać na wędki, bo nie wiem, czy na wędek po prostu starczy, czy będziemy zrywki, jakoś to stawiać na zrywki na luźno. Kijek na ziemi, mocowanie. A że to jest prywatny staw, także robimy co chcemy. Robimy co chcemy, wszystkie chwyty dozwolone. Tylko dlatego tak będziemy działać, bo mamy tutaj zatrzęsienie szczupaka. Myślisz? No na pewno. To może i jest. No zobaczymy, czy jest tu szczupak i potem wiedzie zarybienie. Na pewno amur się pojawi na tym stawie. To jest ryba konieczna, tak, bo jest dużo żelka. Tak, amura tutaj tyle napuszczamy, że głowa boli. A po prostu szczupaka musimy się pozbyć, nie? No i nie tyle co na patelni, ale po prostu porozdawać, porozpuszczać, cokolwiek z nim zrobić, żeby on tutaj z tego stawu ten szczupły wyjechał, nie? I zobaczymy jeszcze, jakie rybki będą do kupienia. Oczywiście wszystko nagramy na YouTube, wszystko będzie na YouTubie. Za jakiś czas możecie się spodziewać, że pojawi się takie filmy. No, wczoraj byliśmy na Sumach, połapaliśmy coś tam. Może nie do końca jakoś mega dużo tych ryb, ale coś siadło. Dzisiaj też jedziemy na Sumy i będziecie mogli się spodziewać tego odcinka z Sumów, na pewno drugiego w sumie już na kanale. Więc co? Żegnamy się, Pawełku? No. Żegnamy się, więc do zobaczyska, guys. Siema, nara, widzimy się na Sumach. Dokładnie, widzimy się na Sumach. Tam zrobimy super odcineczek. Tak, wbijajcie na live'y, bo też piszecie live'y Sumów, a potem przychodzi taki okres, że nikt na tych live'ach za bardzo nie siedzi. Dokładnie, Paweł idzie spać. Tak, Paweł idzie spać, bo ludzie lubią kontent spławikowy. Może też się kiedyś taki gdzie indziej kontent spławikowy pojawi, więc no, co? Siemano, nie? Jeszcze raz siemano. Siema, siemano. Narka. I trzymaj to się, people, nie?